Cześć, witam Was w najnowszym odcinku na kanale Zawód Typer. Dziś przytoczę Wam kulisy transferu Leo Messiego do FC Barcelony. Zawód Typer, największa społeczność bukmacherska w Polsce. Ostatnie spore zamieszanie wokół Messiego zainspirowało mnie do zrealizowania materiału na temat tego, jak wyglądało przyjście filigranowego Argentyńczyka do katalońskiego klubu. O pierwszym kontakcie Leo Messiego z FC Barceloną opowiedział jeden z jego kolegów z dzieciństwa, Diego Rovira, w książce Guillema Balaga. Mój ojciec jest lekarzem, więc latał po świecie na różne konferencje. Z tych podróży zawsze przywoził mi jakąś koszulkę. Barcelony, Manchester United, Realu Madryt. Nigdy w nich nie chodziłem, trzymałem je jako pamiątki. Miałem dwie pełne szuflady tych koszulek. Siadaliśmy do Nintendo, ale najpierw każdy wybierał sobie jedną z nich. Na przykład Grigini zakładał koszulkę Realu, a Leo brał tę Barcelony. To był trykot na stulecie klubu, w połowie szkarłatny, w połowie niebieski. Jak widać, Barca była mu pisana. Kiedy uczęszczał do szkoły średniej imienia Juana Mantovaniego w południowej części argentyńskiego Rosario, wszyscy wiedzieli, że chłopak ma ogromny talent. W pewnym momencie przestał uczęszczać na zajęcia. Minął tydzień, później kolejny. W szkole był czas ważnych egzaminów, więc rówieśnicy zaczęli się niepokoić. Po korytarzach zaczęły krążyć plotki. Ktoś wymyślił, że Leo zachorował na żółtaczkę i reszta w to uwierzyła. Uczniowie nie wiedzieli zbytnio, co to za choroba. Myśleli, że Argentyńczyk będzie musiał pożegnać się z piłką. Jednak w tym czasie Messi znajdował się już na testach w Barcelonie. Ciekawostką jest fakt, że późniejsza legenda Dumy Katalonii mniej więcej w tym czasie udzieliła swojego pierwszego wywiadu. Była to właściwie taka ankieta. Artykuł ukazał się na łamach argentyńskiej gazety La Capital. Zawód, który chciałbyś wykonywać? Nauczyciel WF-u. Ulubiona książka? Biblia. Ulubiona drużyna? Newell's Old Boys. Inny sport niż piłka nożna? Piłka ręczna. Oto najciekawsza odpowiedź gracza, który w tajemnicy przed wszystkimi leciał zaprezentować swoje umiejętności w Europie. Podróż nie była łatwa. Trwała długo. Leo miał problemy z nudnościami, zresztą one doskwierały mu również w późniejszych latach kariery. Jeszcze w tym samym dniu pojawił się na pierwszym treningu. Początkowo wstydził się wejść do szatni. Zdezorientowany zaczął przebierać się przed drzwiami. Później, gdy już wszedł, to zajął miejsce w kącie, z dala od wszystkich. Praktycznie się nie odzywał. Nie dość, że nie rozumiał zbytnio katalońskiego akcentu, to jeszcze był bardzo wstydliwy. Ciekawostką jest fakt, że wówczas w szatni znajdował się również Gerard Piqué oraz Cesc Fabregas. Leo początkowo był obiektem żartów wśród rówieśników, jednak nie trwało to długo. Swoją wartość pokazał poprzez grę. Chłopcy zaczęli go podziwiać, podobnie trenerzy. Zaprezentował się bardzo dobrze. Było jednak jedno ale. Uważano, że jest zdecydowanie za mały. Poruszając się obok Gerarda Piqué, wydawało się, że jest o połowę niższy. Szefostwo Barcy miało w związku z tym ogromne wątpliwości. Szczególnie, że w tamtym czasie sprowadzanie 13-latków z innego kontynentu praktycznie się nie zdarzało. Co jeśli się nie rozwinie i będziemy musieli rozwiązać z nim umowę? Wyciągniemy go z jakiegoś środowiska, a później wyląduje na bruku w Hiszpanii? Lepiej zostawić go w swojej ojczyźnie. Tak argumentowali co po niektórzy. Dyskusja w Barcelonie trwała bardzo długo. Messim zaczęły się interesować inne zespoły. O dostępność pytał Real i Atletico. Konkretną ofertę złożył Milan. Agentem, który szczególnie naciskał na ten transfer, był Mingueya, człowiek odpowiedzialny za sprowadzenie do Barsy Cristo Stoiczkowa czy Diego Maradony. W końcu doszło do spotkania Mingueyi z Charlie Rexach, dyrektorem technicznym Barsy. Tam udało się Mingueyi uzyskać pisemną deklarację. Do spotkania doszło w restauracji, gdzie panowie nie mieli dostępu do zwykłego papieru. Mingueyi zależało na rychłej deklaracji, stąd dyrektor techniczny oświadczył na kawałku serwetki, że zobowiązuje się zakontraktować Leo Messiego. Tak, dobrze słyszycie. Jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy dokument w dziejach Barsy, został sporządzony na serwetce. Jeśli podobał Wam się odcinek, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia pozytywnej oceny oraz subskrybowania kanału Zawód Typer. Możecie napisać w komentarzach swoje propozycje następnych odcinków na kanale Zawód Typer. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dołącz do ponad 100 tysięcy typerów. Sprawdź najlepsze kupony. Graj z największymi na grupie Zawód Typer.